Mamy wskazać zbiór rozwiązań takiej oto nierówności kwadratowej i od razu zauważmy, że to jest nierówność, która dopuszcza równanie, a to oznacza, że w odpowiedzi powinien być przedział, czy też suma przedziałów domkniętych w odpowiednich końcach, a tak nie będzie w punkcie C. Tutaj mamy przedział otwarty, który nie zawiera swoich końców, czyli to na pewno nie będzie ta odpowiedź. To teraz gdybym miał strzelać, to tak z psychologicznego punktu widzenia wskazałbym od razu na odpowiedź A, bo przypomina odpowiedź, którą odrzucamy. Ale tutaj nie będziemy niczego zgadywać, tylko szybko rozwiążemy tę nierówność. Pozostawiamy x kwadrat po lewej stronie, przerzucamy dziewiątkę na prawą stronę, a 25 9 daje 16. I w tym momencie właściwie okazuje się, że nie musimy rozwiązywać tej nierówności, aby wskazać odpowiedź. Od razu widać, że liczby małe, typu np. 0, pasują, bo 0 jest mniejsze bądź równe 16, ale 0 nie ma w sumie tych dwóch przedziałów, więc odpada punkt D. No i teraz sprawdźmy piątkę. To jest prawy koniec. Z przedziału z punktu B. 5 do kwadratu daje 25, co na pewno nie jest mniejsze lub równe 16. To też odpada. I metodą eliminacji od razu wskazujemy odpowiedź z punktu A. To teraz tak dla ćwiczenia, rozwiążmy tę nierówność, na przykład pierwiastkując obie nieujemne strony. To prowadzi nas do nierówności prostszej. Po lewej stronie dostaniemy moduł x pierwiastek z x do kwadratu to jest wartość bezwzględna x, co jest mniejsze równe czwórce, bo to jest pierwiastek z 16. I to możemy zinterpretować jako odległość x od 0 na osi liczbowej, która jest mniejsza bądź równa 4, czyli x znajduje się na osi liczbowej w odległości mniejszej bądź równej 4 jednostkom od 0. A to oznacza, że najdalej na lewo trafimy do minus czwórki, wystarczy odjąć 4, a najdalej na prawo trafimy do czwórki, gdy do 0 dodamy 4. No i to właśnie daje przedział obustronnie domknięty od minus czwórki do czwórki. To jeszcze może trzecie pożyteczne podejście, w którym zastosujemy wzór skróconego mnożenia do rozwiązania nierówności kwadratowej x kwadrat minus 4 do kwadratu. Tak zapisujemy szesnastkę po lewej stronie, no i teraz oczywiście a kwadrat minus b kwadrat zapisujemy jako a minus b, czyli u nas x minus 4 pomnożone przez a plus b, czyli u nas x plus 4. Dalej, już łatwo, przecież z tych nawiasów możemy odczytać miejsca zerowe, czyli liczby, które zerują te wyrażenia. Tutaj to będzie czwórka, a w drugim nawiasie to będzie minus czwórka. Standardowe postępowanie w przypadku nierówności kwadratowych to naszkicowanie wykresu funkcji to będzie uśmiechnięta parabola z tymi miejscami zerowymi. A nas interesują wartości mniejsze lub równe 0, czyli po pierwsze interesują nas miejsca zerowe, ale też wszystkie x -y pomiędzy nimi, ponieważ właśnie dla nich mamy ujemne wartości. No i to prowadzi nas ponownie do tego domkniętego przedziału.